Can we go thrift shopping? Is that your grandma's coat? Witam wszystkich, z tej strony Tula i witam Was w The Sims 3 razem z całą naszą rodzinką. I kochani, tak, Marcel jest w pracy, a Melissa i Miłosz, przepraszam, w szkole właśnie pojechali, a Maja ma dzisiaj wolne chyba. Tak, dokładnie. Maja ma dzisiaj wolne i tutaj chwilkę sobie maluję obraz, ale... Dobra, Maja była ten... Sama na karmicinkę. Dzisiaj będą urodziny Meliski, tak jak już Wam mówiłam. No i z racji tego, że niestety tutaj to do wypieków mi nadal nie działa, to zrobimy po prostu... A czemu nie mogę tortu? Płonącego owocu nie mam. No to zrobimy ciasto cytrynowe, a... Tort kupimy, bo chyba tutaj nie będę miała. Co ja, bo tutaj mam ten posadzony. Właśnie dosadziłam jakieś tam pomidory, głupoty. Pająka złapała, o nie! Użyźni. Jajkami, aha. W sumie... Czekaj, chodź użyźnijmy, co tu się podziało? Czekajcie. Naprawdę zaimponowałeś kierownictwu... Aha, tak, bo byłam z dzieciakami gdzieś tam poza szkołą, po szkole znaczy się, i oni coś tam dostali. Dobra. Tu nasze kotki polują. Co ty masz? Pająk. To jest pająk? Czekajcie, ja chyba muszę zobaczyć. O, fu, faktycznie, że pająk. Nie, sprzedamy go, słuchajcie, nie chcę pająków, nienawidzę pająków. Myślę, że to wszystko sprzedamy, ale to może później zobaczymy, bo Jarni też w sumie poluje. O, żółw! Waran. No proszę. Jeszcze zobaczymy naszego konia. Kontakty, pragnienie. On tutaj sobie ćwiczy. Myślę, że wiesz co, na razie ćwiczę, to ci wystarczy, chodź. Albo tu się możesz napić, w sumie pij. Kontakty, energia. Okej. Zostaw to, moja droga, zostaw. Chodź do tego ogródka. W sumie na chwilę pójdziemy. Pomyślałam, że może odwiedzimy, słuchajcie, Niki, bo przecież ona ostatnio urodziła, nie pamiętam, jeszcze córkę czy syna? Nie byłam u nich, już chyba trójkę dzieci mają, nie? I fajnie byłoby ich odwiedzić, a jak dzieciaki wrócą ze szkoły, to zrobimy Melisce urodziny, ale wiecie co, robimy w domu, nigdzie już nie wychodzę, bo wiecie jak to z tymi urodzinami tutaj w trójce. Nigdy nic nie wychodzi tak naprawdę. Także dobra, żółwia, żółwia nie chcemy. A później, czekajcie, on chciał chyba marchewkę, tak? Zjeść marchewkę, czy ty masz marchewkę? A jak nie, to ci wezmę, bo chyba była w lodówce, tak mi się wydaje. Ona faktycznie tymi jajkami to użyźnia? Ej, to ja bym musiała, patrzeć, ile mamy jajek. Musiałabym, w sumie całego nie, ale czemu to tak? To są jakieś inne? Nie, niemożliwe. No nie wiem. Czy my mamy marchewkę? Nie mamy marchewki. Szkoda. Posadziłam w ogródku marchewkę. No to niestety nie dostaniesz marchewki. Zjeść marchewkę. No dobra. Pokaż, jak użyźniasz. Zaraz zobaczę. No, tymi jajkami, słuchajcie. No proszę. No dobra. Później może w sumie podlejemy. Jezus Maria! Boże, jak ja się wystraszyłam! Wy wiecie, ja tu podskoczyłam normalnie, aż ja nie mogę, ja to w ogóle jestem... Strasznie się ten, jakieś takie... I dlatego właśnie nie lubię horrorów, wiecie, bo jak gdzieś wyskoczy jakaś morda czy coś, to ja po prostu momentalnie się boję. Co ty byś chciała? Nie, do Egiptu, nie.
W sumie malowanie możemy wziąć. To nie, to dla Meliski. Dobra, chwilkę, bo on tutaj potrzebuje kontaktów troszeczkę. Albo w sumie jutro odwiedzimy Niki, bo niedługo dzieciaki przyjdą, właściwie to już nie ma sensu. Zaprosimy też na pewno na urodziny. Daj przysmak. Tak, pochwal, że jest posłuszny. Co tu się znowu dzieje? Tyle butelek nektaru. Nie, bo skąd wezmę nektar? Opieka. Szczotkuj. I czyść kopyta. Dobra, kto tu ciągle łazi? Zobaczcie, no aha, to jest akurat sprzątaczka. Dobra, ale tu jakieś paparazzi oczywiście. To byś musiała właśnie jeszcze skorzystać i zrobimy to ciasto. Co to? Bo pranie wstawiałam, okej. Okay. Użyj. W suszarce jest. I zrobimy, wiecie co, to ciasto. Myślę, że cytrynowe będzie okej. Okay. Dobra, tam boże jakiś psiur szczeka, co? O, ty już jedziesz do domu, super. To chodź. Czy tego nie trzeba wymienić? Nie? Nie, tak wygląda jakoś. Kontaktów ci brak. Nie idź tam, no co ty? Ty byś musiał podrapać, mój drogi. Marcel idzie do domu. To wiesz co? Chodź tutaj. Pobaw się z nią chwilę, bo tobie też zabawy brakuje. Maja, chodź. Pchły, okej. Okay. Maja, co ty robisz? Czemu stoisz? Co się stało? Nie wiem. Właśnie, kurde, bo przecież ja bym musiała tą imprezę zaplanować. Ja w ogóle zapomniałam, nie? Urodziny, a ani ten. Kurczę, ciekawe, o której teraz to będzie. Urządź przyjęcie. To zostawiam na chwilkę i zaraz się pobawicie. O! Razem wracają do domu. Ja bym chciała przyjęcie urodzinowe. To będzie dla Meliski. O 15? Nie, wiecie co? Zróbmy może o 17. Strójmy się, że swobodny. Teraz tak, tylko czy ja tutaj Marcelem wszystkich będę miała? Tego nie wiem, powiem szczerze. Zaraz zobaczymy. O, weźmiemy Krystynę, na pewno. Babcie, dziadka, jak zawsze. Tutaj męża Niki. Oczywiście Niki. Rodzinę. W sumie Marka możemy wziąć, bo to niedoszły chłopak w sumie Melisy. Tak naprawdę. O, weźmiemy dziewczynę Miłosza i weźmiemy Mikołaja. No i okej. Okej. Co, gdzie? Kto tu się komu znowuż ktoś podoba? Ja nie wiem, wiecznie coś. No dobra. Jezus, Maja, weź no odbierz ten telefon, bo po prostu wykończy mnie to. Dobra, wy się bawicie. O, czekajcie, sprzedamy te żółwie, bo i tak nam to uciekną później i wiecie. Chociaż na brak pieniędzy nie narzekamy, no ale... Ori... Ori szczura złapała! Co znowu? Nie chcę żadnych punktów osobistości, a tu? Majka otrzymała zaproszenie. No nie, Niki robi imprezy, a my też robimy imprezy. Ej! A o której... Czekajcie, bo ja chciałam zobaczyć, o której ona to robi. O 19. A weźmy, zobaczymy. Może zdążymy skoczyć do niej. Gdzie wy się tu bawicie? O, tutaj, okej.
Robisz to ciasto, moja droga? Robisz, okej. A wy wracacie, wracacie. No i świetnie, bardzo dobrze. Ty też wracasz, okej. Dobra, ty w sumie chciałeś wykąpać. Kogo ty chciałeś wykąpać? Jarniego. Wykąp zwierzaka. O, zaraz będzie impreza w sumie. Odrabiasz lekcje? Daruj sobie te lekcje, proszę ciebie. Ty masz dzisiaj urodziny, moja droga. Wow, jakie ładne to ciasto, co? Wiecie co, oczywiście tort muszę kupić, bo no, upiec niestety nie mogę, ale powiem wam, że jak już będę grała Melisą... Matko Boska, co my tutaj mamy? Różne dziwne rzeczy. Okej. Okay. Jak już będę grała Melisą, to wiecie co, ja sobie wszystko usunę, zainstaluję jeszcze raz i na pewno wtedy będzie działać, bo kiedyś mi ten piec działał, a teraz nagle nie działa i nie mam pojęcia dlaczego. Nie, co ja chcę? Czekajcie. Rozrywkę chcę. No, takie torty przecież Maja piekła, nie? Dobra, położymy. Wtedy zainstaluję, słuchajcie, sobie jeszcze raz i może będzie działać, bo ja nie wiem, dlaczego to nie działa. Nie mam pojęcia, no ale co zrobić? Co ty robisz, moja droga? Przyjaźdźka, a wiesz co? Chociaż nie, bo tutaj na piwku to nikt ci nie da. Ty będziesz kąpać. A ty co robisz? Włącz. Nie! Słuchajcie, zobaczymy jeszcze do naszego konia. Śpi. No dobra, niech sobie śpi. Ty chodź sobie podrapiesz. Jednak włączył. Zobaczcie, no co za... Zostaw to ciasto! No patrzcie. Nie idziesz do piasku. Dzieci goście. Zaraz przyjdą. Wiesz co, tutaj to wyłączymy, jak już to na dole moglibyśmy włączyć i potańczyć, ale to może jak już przyjdą goście. Czekamy na nich. A nie, jest to ciasto, to co ona robiła? Sama nie wiem. Jesteś trochę głodny. O, idą goście. Dobra. Chodźcie, chodźcie, Miłosz, chodź powitasz swoją dziewczynę. Powitaj. A to kto? To jest, słuchajcie, to. Nie mam pojęcia. Ja go nie zapraszałam. Tu oczywiście się wszyscy będą klinować. Co to, kto to jest w ogóle? Nie wiem. Wiecie, tu zaraz będzie jedno wielkie zamieszanie. Jak zawsze, wiadomo. Bo dużo simów to wiecie, jak to jest. Czekajcie, jedz. O, przyjechał chyba ten. Mikołaj, bo słyszałam motor. Czekajcie. Tak, biegnie. Mikołaj, cześć. Synku. Dobra, zaproś wszystkich. O, jest Niki. Kto to jest? Czemu tu jesteś dziwny? Wow, co on przyniósł? Jakieś niebieskie ciasto? Co to jest? Kostka odżywcza. To jakaś łysa dziewczyna w ogóle. Nie wiem, kto to. Oj, tam jajka nie są teraz najważniejsze. A gdzie jest Krystynka i babcia? Jeszcze nie wszyscy chyba przyszli. Ja bym chciała, żebyście się... Boże święty... Nie, dobra, o. O, jest babcia. Chodźcie wszyscy! Położę jakieś dziwne kostki, słuchajcie, ja nie wiem, czy to jeść. Boże święty, jedno wielkie zamieszanie. Chodź, moja droga, bo ty to jesteś tutaj jubilatką. Nie lataj na tej miotle. Tak, spodobało ci się, co? Chodź tutaj. Przyszli wszyscy? Dobra, zaraz będziemy dmuchać tort, bo to jest najważniejsze tutaj w tym wszystkim. Ty, moja droga, wiesz co, mogłabyś się jednak przebrać. Bo... Lubię jednak urodziny, nie? To tobie może damy wizytowy. Nie wiem nawet, jaki ty masz. Jezus, nie wiem, co tam się dzieje. Nie zaglądam tam. Chodź, moja droga. Zdmuchnij świeczki. Melisa. Jak to?
Ej, co się stało? Majka... Melissa, chodź! Chodź, bo... Uff. Z kim ty gadasz? Zostaw, gdzie twoja dziewczyna? Ej! Co tu się dzieje w ogóle? Czemu wy wszyscy tutaj stoicie? Romantyczne, daj kwiaty jej. Co tu się dzieje? Powiem wam szczerze, że chciałabym już pograć z samą Melisą. Naprawdę, za dużo tu tego wszystkiego. Chociaż uwielbiam Maję, to... No, chciałabym pograć już z samą Melisą. Mam w ogóle świetne miasto dla niej wybrane. Choć myślę, że w kolejnym odcinku ja już ją poślę, słuchajcie, na studia i już jej z nami tutaj nie będzie. I później jak będę grała, to jakieś tam ze dwa odcinki może... Musi zmuchnąć najpierw świeczki. A ona, dobra, ma z Wigilii jeszcze. Czy wy moglibyście tutaj przyjść? No właśnie. Chodźcie. No, moja droga. Przecież miałam pełnię włączoną, a mi się wydaje, że jest pełnia. Pewnie, że jest pełnia, zobaczcie. Nie, czekajcie. Albo dobra, no niech ona już zdmuchnie. Oczywiście zapomniałam o tej sukience świątecznej, no ale no cóż. Wow, co tu jest? O mój Boże, on jest zombiakiem! Ale jaja, nawet nie wiedziałam, spoko. No. I mamy, Melissa jest wreszcie młodą dorosłą ze wszystkimi przywilejami i obowiązkami wieku dorosłego. Przed nią otwarta przyszłość. Czego udaje się dokonać? Ze względu na jej sukcesy w szkole może wybrać cechę. No i super. Co ona tutaj ma? Roztrzepana, fanka nadnaturalnych, podekscytowana i łatwo się zachwyca. Wiecie co? Ja bym chętnie wybrała coś związanego z byciem czarownicą, ale nie wiem, czy coś takiego jest. Chyba nie bardzo mi się wydaje. Zaraz zobaczymy. Dobra, damy jej wygadana, słuchajcie, bo myślę, że to jej się też może przydać. Wow, jaki ma strój, słuchajcie. Ale on jest zombiakiem. No i w sumie dobrze, że nie był jej chłopakiem tak naprawdę. Tak jak mówiłam, chłopaka dla niej znajdziemy. I będzie wilkołakiem. Dobra. Zawołaj na posiłek wszyscy. Albo nie. Zrobimy inaczej. Zawołaj na posiłek goście. Chociaż oni chyba sami sobie wezmą. Boże, jak się wszyscy drą. No dobra, oni sami biorą. Niech biorą. Matko Święta. Dobra, skończcie z tym przyjęciem. Bierzcie ten tort. Jezus Mary, jak się drą. Nie wiem w ogóle, co to za osoby. No chyba nie. Niki jest zombiakiem? Wow. No to pięknie, słuchajcie. Pięknie po prostu. Ja to zawsze miałam wyłączoną tą pełnię i nawet, widzicie, nie wiedziałam. Co tu się gdzieś dzieje? No, pięknie. Wiem, niesamowite przyjęcie. Idźcie stąd, idźcie. Wiesz co, a czy ty byś mógł? Nie, bo ja bym chciała, żeby on pobłogosławił ją. Czy to się tak da zrobić? Czy to trzeba mieć lepsze relacje? Czekajcie, zaraz zobaczymy. No ej. Błogosław faunę, jest tylko coś takiego. Dobra. Gdzie ty jesteś, moja droga? Bo ja bym ciebie musiała zmienić przede wszystkim. Niech oni wszyscy już idą, słuchajcie. Bo jest ich zdecydowanie za dużo. Czy wy chociaż zjedliście? No, przecież ty nawet nie zjadłaś. No jedz. Aha, Boże, to jest Maja, patrzcie.
Towarzystwa ci brak, serio? Ale żeniki zombiakiem, nie wierzę. O nie, pogadaj z bratem może. Przyjazne. O. Albo nie, komplementuj. Miłosz, ty byś tutaj mógł jeszcze troszeczkę poflirtuj. Aha. Wszyscy idą. Dobra, idźcie stąd, idźcie stąd. Nie, w ogóle wiecie, ja już tutaj nic nie ogarniam, nie wiem co się dzieje. Niech oni idą, tak będzie lepiej. Wystarczy, co tu się dzieje? Ciągle jakieś głupie powiadomienia, nie chcę tego. Maja, chodź. Ty sobie użyj. No, świetna, świetna, możecie iść. Tak, zgadzam się. Ty tutaj do łazienki. To wam też zaraz się zajmę. Komplementujesz, okej, okay, ty. Ty to jesteś w ogóle głodny. Weź sobie tort. Weź kawałek. Boże, normalnie atak zombiaków, słuchajcie. I Niki jest zombiakiem, no nie wierzę po prostu w to. Pójdziemy ją odwiedzić i ja muszę zobaczyć, co tam się u nich dzieje, bo ja nie wiem, naprawdę. I wiesz co? Albo ty, moja droga. Wyproś ich wszystkich, bo ja już nie mam siły tutaj na nich. Wyproś wszystkich, o, proszę. Wyłączę, bo wiecie jak to jest z roszczeniami. Krysia przyszła! O, teraz dopiero, wiesz co? Kopią tutaj, co tu się dzieje? Kto to jest w ogóle? Kto mi, co tu się dzieje w ogóle? Matko Święta, nie wiem, idźcie stąd wszyscy, błagam. No, wypraszaj ich wszystkich. Wiesz co, Boże, łażę nam po całym domu, chodź. Spać. Ty jesteś w sumie ogarnięta. Chodź na chwilę, wiecie co, ja tak im dam, wiecie, żeby oni mi się trochę porozchodzili, ty. Użyj łazienki. Chodź w sumie. Zezwól na jazdę na koniu. Rzuć czar. Chodź. Rzuć na ciotkę czar, bo ja widzę, że... Boże święty. Ale że Niki. O, już jej przeszło. Dobra, wspaniałe przyjęcie, tak, idźcie sobie, ty nie tam, chodź, odłóż, wszystkich już rozdzieliłem, słuchajcie, bo ja normalnie, dobra, miałeś użyć łazienki, mój drogi, i do spania, tak naprawdę, i śpi. No wiem, że niesamowity, jak zawsze, tak, to prawda, no świetna impreza. Dobra, ty moja droga. Gdzie ty jesteś, bo ja ciebie muszę zmienić. Z kim ty tu jeszcze gadasz? Boże, jaki on ma tu dziwny ten... O, tu jeszcze jest... Co się stało? Maja, naprawdę? 10. poziom. Pięknie! Super. Oni sobie tutaj flirtują. A ty poszłaś do niego jednak. Tak, zapisać. Boże, ile zombiaków. Nie wierzę. A to kto? Zombiaki. Ściska mnie. Nie wierzę. Co tu się dzieje? Ale że on też jest zombiakiem? To tego nie wiedziałam. Rzuć czar. Podmuch lodu. Rzucimy na zombiaka. Co wy na to? Pokaż Melisa. No. Czekajcie. Z
super. I co? Ja! Ej, kurde, chciałam zatrzymać, bo ona miała takiego gluta zamrożonego przy nosie. Boże, jak ona wygląda. Nie, dobra. Entuzjazm się komiksami. Dobra, słuchajcie, koniec tego dobrego. Ja teraz zmienię sobie Meliskę i pokażę wam ją w kasie. Dobrze, kochani, jesteśmy w kasie i już wam pokazuję Melisę, ale powiem wam od razu, że ma tylko codzienny, do snu chyba je dałam, no bo to jest nam potrzebne. Wizytowy i chyba sportowy, nie jestem pewna. Dlatego, że słuchajcie, dobrałam je wszystkie stroje, nawet tam po kilka. Siedziałam chyba z godziny, bo wiecie, to lubię się w kasie grzebać. No i co? Chciałam wam właśnie już wszystko pokazać i wywaliło mnie z gry. I po prostu się tak wkurzyłam i stwierdziłam, nie, nie robię wszystkiego od nowa. Zrobię to już sama, słuchajcie, poza nagraniem, bo nie mam siły. Po prostu jestem zła, bo cała moja praca poszła na marne. No ale, słuchajcie, tak wygląda Melisa. Melisa stwierdziła, że się przefarbuje na rudo. Tak, w międzyczasie. Stwierdziłam, że zrobię rudą, bo jest po prostu klonem Mai. I... no bez sensu grać praktycznie identyczną simką, dlatego zrobiłam ją rudą, bo no jest tak podobna do Majki, że no masakra, nie? Zobaczcie sami, jedynie co ma ten nosek, pamiętacie, ona jak była mała, coś miała z tym nosem, ja pamiętam, że jakiś taki dziwny. I teraz też ma, zobaczcie, ma taki fajny, zadarty, malutki nosek, ale w sumie jest uroczy i fajnie wygląda. I jest ruda i ma te włoski właśnie, bo powiem wam, że one jakoś tak najbardziej mi do niej pasują, bo ona jest taka delikatna, w ogóle jest prześliczna, no ale do Mai jest strasznie podobna, no ja tu z Marcela nic nie widzę. Także tak wygląda w stroju codziennym, zobaczcie, koszulkę, spodenki, takie buty i jeszcze dałam jej jeden. I to jest właśnie drugi strój, taki też luźny, słuchajcie, bo to jest młoda dorosła, ona pójdzie na studia, więc ja jeszcze tutaj nie daję jakichś takich poważnych, bardziej ubrań, no bo pójdę z nią na studia, więc wiecie, więc tutaj ma takie dżinsy właśnie, boyfriendy, taką zwykłą koszulkę i no i trampki. I też ma tę samą fryzurę, tutaj słuchajcie, nic nie dobierałam, dlatego że no mówię, wywaliło mnie i tak to jest. I tutaj mamy oficjalny, w oficjalnym ma, zobaczcie, taką spódnicę i tutaj ma bluzkę z taką narzutką i płaskie butki. Tu też ma fryzurę, mówię, ja poza odcinkiem, że wszystko podobieram, ma taką samą, bo już nie chciałam się w to bawić. Miała jeszcze, kurczę, jeden taki ładny strój, ale to później wam pokażę najpierw w kolejnym odcinku, do snu je chyba dałam. I tak, do snu ma po prostu koszulkę i takie gacie w arbuz. I tutaj ma włosy takie na bok, wiecie, rozczesane do snu. Luźno i jeszcze ma chyba sportowy. Tak, i sportowy ma kitkę i w tym ona już była, więc zostawiałam damie tylko jeszcze dół. I tutaj kitka w ogóle jest taka ciemniejsza dużo, nie? I tutaj po prostu strasznie jest podobna do Mai w tej kitce, bo Maja też taką ma, no ale... I tą resztę, słuchajcie, ja już dopiero i później. Także dobra, kochani, wracamy do gry. No i okej, kochani, jesteśmy w grze, jeszcze zatrzymam i tak wygląda, zobaczcie, no jest naprawdę śliczna, bardzo, bardzo ładna, ale jest podobna do Mai, ale myślę, że przez to, że jest ruda, będzie się troszeczkę odróżniać. Maja, co ty robisz? Wiecie co, zawołam ją, niech tutaj przyjdzie, zobaczymy, jak wygląda tutaj podobieństwo. Myślę, że właśnie dzięki temu będzie inna, tak, i nie będzie to samo tak naprawdę, bo są strasznie podobne, choć wydaje mi się, że jest bardziej taka, wiecie co, delikatna. Wow, wlazłam w dom. Ale jeszcze zaraz zobaczymy. I dajcie znać, co myślicie o tym, by Meliska była ruda. Ja myślę, że fajnie, że do czarownicy... Boże, kręcę się w tym domu. Strasznie szczupła, co? Poczekaj chwilkę, ty zaraz pójdziesz spać, moja droga. Ja tylko tak chciałam na was popatrzeć. Stać. Chociaż nie wiem, czy to teraz nam wyjdzie. Czemu ty masz w ogóle, Maja, aż takie ciemne brwi? Przecież ty nie miałaś takich brwi. Co tu się podziało? W ogóle widzę, Jarniego nie ma, ale to wiecie, jak się wchodzi do Enrasa, to tak często jest. No zobaczcie. Chyba mi się wydaje, że miała trochę jaśniejsze, no nie wiem. Chodź, żeby tak stanęły równo obok siebie, no ale to tak, wiecie, mi się nie uda pewnie. No są podobne, no. Ale no, bez sensu tak grać totalnymi klonami, wiecie, o co chodzi. I wiesz co, ty, moja droga, tutaj ma już nas tutaj, zaznaczyłam. Wow, jaką fajną zebrę. Ej, super, weźmiemy ze sobą. Znaczy później wezmę do... Ulepszy magicznie. Chodź, zobaczymy. Ty, moja droga, a właściwie ty możesz jeszcze sobie tutaj malować, tylko wiesz co, niech sobie wejdzie Meliska. Ty śpisz? Śpisz. Marcel śpi. Jarniego nie ma, ale Jarni wróci spokojnie, wróci mi tutaj, wiecie, modem, bo tak najczęściej jest jak właśnie... Uuu.
A co ty tutaj? Patrzcie, Mikołaj tutaj łazi. O, Jarni, już jest, widzicie? O, wilku mowa. Ulepsz, ulepsz, no. A ty, moja droga, chodź tutaj, kontynuuj. Ja zaraz pójdę tutaj do naszego jednorożca. Pokaż. Myślę, że ruda czarownica też fajnie, ale tutaj tak dużo jaśniej wygląda. Przecież no nie masz takich jasnych włosów, patrzcie. No ale... Krystyna... Co tu się dzieje? Biegają mi po tym domu, ja nie wiem. Wilkołaki są fajne, lubię. Nie lubię wampirów, wiecie, ale wilkołaki lubię i właśnie dla... Meliski znajdziemy wilkołaka. Będzie fajnie. Czarownica wilkołak. No i super. Możesz teraz użyć. I do spania, bo ty jesteś padnięta po prostu jak... Masakrycznie to wygląda. A wiecie, jaki do domu? Co wy? Dobra, idziemy do naszego jednorożca, bo on tutaj... A czemu ty... A tu jest ta piłka. Patrzcie. A to ty ją tutaj przyniosłeś, ale wiesz co ci powiem, że ty mógłbyś, wiesz, no, z pęcherza sobie skorzystać. No umiem, umiem. Już dość późno, ja nie chcę nic mówić, Boże. Wybaczcie, pomyliły mi się ten na klawiaturze przyciski. Ja ci nie mogę dać, żebyś się załatwił jakoś coś, że mnie się... Ja myślę, że on sam się ogarnie. Śpisz już, śpisz, świetnie. Maja. Poproś o zachowywanie się. Co? Gdzie? Kogo? Kto tam jest, słuchajcie, na tym? To? To nie jest Jarni przecież. Ej, czekajcie, zaraz zobaczymy. Właśnie, jak nasze koty. Jesz, drapanie i spanie tak naprawdę. Ty też. Tu w ogóle jest jakaś pułapka. Nie wiem, kto to zostawił. Ej, zobacz jeszcze to. Czy ty się w końcu... Siusiaj, no właśnie. No patrzcie, oni chyba u nas zostaną. Premię świąteczną. 11 tysięcy... Jaką świąteczną, przepraszam bardzo? A Majka nie otrzymała. Ej, to niesprawiedliwe. Dzień Śnieżynki, patrzcie, znowu. My teraz mamy ciągle Dzień Śnieżynki, nie? To do Jarniego? To jest Jarni, słuchajcie? Nie. Do kogo ona idzie? Bo ja chcę zobaczyć, czy to jest jakiś kot, czy co to jest. Ej, ja tutaj słyszę jakieś... Co to za kicia? Ej, kto to to? Luna, to jest... Co ty tutaj robisz? To jest nasz kotek przecież, znaczy od nas, od Ori przecież. Hej, mała! Przestań! Co ty mi tutaj drapiesz? Ja nie poszedł spać do budy. Spoko. Ty, moja droga, to byś sobie mogła podrapać. Dobra, słuchajcie, niech oni nam się wyśpią i chciałabym jeszcze dosłownie na chwilę zajrzeć do Niki, jak to tam wygląda i... No i będę kończyć, bo kurczę strasznie. Drapiesz? Zostaw, zostaw, podrap sobie. I do spania tak naprawdę. Boże, tu jest to to. A to jest zepsute, to nie będziemy tego jeść. Nie, proszę cię. Dobra, słuchajcie, ja już ich sobie ogarnę. Widzimy się rano. Dobra, kochani. Mamy rano, już tutaj wszyscy praktycznie powstawali. I w ogóle mamy ten dzień śnieżynki. Ale co to jest? Zobaczcie, majsterkowiczka. To co, ona, przepraszam, ma pracę? O co tutaj chodzi? Porzuć pracę w ogóle, co to za praca? A, bo ona idzie tak, na zjazd absolwentów. Ty? Nie, 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 zostaw, zostaw, chodź, zjedz sobie. Mogą być naleśniki, Melissa musi wziąć udział w uroczystości. No i dobrze, Melissa niech sobie idzie. Maja, Maja, ty wiesz co?
Zaraz pójdziemy. Boże, co wyście się poubierali? Co oni robią w ogóle? Idź tam z... A to wszyscy pójdą z nią? Słuchajcie, to jest ten ich oficjalny ze świąt. No pasuje nam do Dnia Śnieżynki. Słuchajcie, ale to jest... No, tak. To jest wszystko, wiecie... przez to przesuwanie tych pór roku, nie? Tak to się... Ach, szanie, że tak będzie. Ty jesteś. O, idzie, idzie! Patrzcie! Boże, jak ty wyglądasz. Skąd się ta praca wzięła, słuchajcie? No przecież ja nie wiem. Bez sensu. Dobra, jedziemy w takim razie. Okej, okay, jesteśmy na miejscu. Pięknie, świątecznie ubrani. No, ale co tam? Nieważne, prawda? Co, ty jesteś chory? Nie gadaj, że ty będziesz chory jeszcze mi tutaj. No, wchodźcie, wchodźcie. Ciągle zapominam, żeby ich przebrać. Słuchajcie, przebiorę ich. To wiecie co? Myślę, że już dzisiaj nie będziemy... Nie pójdziemy do tajniki, bo mi wyjdzie strasznie długi odcinek. Ja wam powiem, nawet nie wiem ile, bo przez tego kasa to mi się tu wszystko pochrzaniło. Nie wiem, ile ten odcinek wyjdzie, ale myślę, że będzie za długi. O, babcia przyszła! Babcia z kotkiem! Pokaż babcia. To ten... Luna? Czekajcie. Ares, okej, okay, to też nasz kotek. I Ted, aha, wszyscy przyszli. Super, ty śmierdzisz, wiesz co, umyłbyś się. O, Mikołaja znaleźli. To... Boże, Irena, dlaczego ty jesteś tak dziwnie ubrana? Co tutaj się dzieje? Simsy są naprawdę nieprzewidywalne. Jak będziemy grać Meliską, to wiecie co, weźmiemy sobie pieska, dlatego że ja ciągle gram z kotami, zresztą już dawno o tym mówiłam, i Meli się wezmę psa. Bo z psem to już wieki nie grałam, ciągle tylko koty i koty, choć do czarownicy bardziej pasuje kot. To najwyżej... Wow! Boże... Nie, to nie nasz koń. No, nawet przyszedł, wszyscy przyszli w ogóle, zobaczcie. Najwyżej będzie pies i kot, wszyscy przyszli. Ale pieska bym chciała, bo pieskiem nie grałam tak naprawdę. No ale to jeszcze trochę, jeszcze musi mieć urodziny Miłosz. Wow, tu jakieś, w ogóle co tu się dzieje? Maja i Marcel, seniorami muszą się stać. Muszą adoptować Martę i dopiero będziemy grać Melisą. Tak to będzie wyglądało, kochani. Ale już wiecie co, będę to przyspieszać. O, urlop jakiś, co tu się dzieje? Co odcinek, bo po prostu już chciałabym pograć sobie Melisą samą, wiecie? Naprawdę. O. Ale w ogóle spoko. Babcia ze zwierzakami przyszła. A co? Super. Dobra, przyspieszymy. Tańcz przez 3 godziny. Miejsce nazwy. Punkty osobistości. Nie. Przyspieszymy to. W ogóle chciałam wam pokazać... O, chyba tego nie będzie. Czekajcie. Mój kot miał, czy jakby co? Nie wiem, czy słychać. Nie. Było, że chcę mieć dziecko kolejne, nie? O, widzicie? Oni się kochają, to... Wow! Stać! Jej! Brawo! Gratulacje, Melissa kończyła szkołę o nazwie Publiczna Szkoła Średnia z wynikiem celujący. Została także wybrana klasową prymuską ze względu na jej wspaniałe oceny w szkole. Jej koledzy z klasy ustalili w głosowaniu, że prowadzi w kategorii największa szansa na bycie... Co? Miernotą? Tak, chcę porzucić, bo nie wiem skąd to się wzięło. Największa szansa na bycie miernotą? Tego młodego absolwenta czeka świetlana przyszłość. Dyplomy znajdę w wyposażeniu. No i brawo! Stać! Byś pogratulowała córce, a nie się bawisz. Naprawdę. Ja bym chciała, żebyś ją objęła. Przytul. Pogratuluj. Marcel, ty też. Plotkuj. Chodź. Przytul. Za co ty chcesz przeprosić, bo nie wiem. I ty, brat, też chodź. On odrabia lekcje, patrzcie. Przytul. Dobra. No i okej, kochani, kończę tutaj, bo wydaje mi się, że ten odcinek został uznany za klasową prymuskę. Okej, wyjdzie mi strasznie długi i tak jak mówię,
Ja ubrania już dobiorę sama i oczywiście dajcie znać, co sądzicie o rudych włosach Melisy, bo wydaje mi się, że będzie fajnie. Podrzuć dyplom jeszcze na koniec. Że będzie fajnie, słuchajcie. Żeby trochę się różniła od tej mojej. Brawo! Dobra, kochani, żegnam się z wami. No nie zrobiłam wszystkiego, co chciałam. Jakoś tak wszystko mi się to rozwlekło, ale tak to z tymi urodzinami jest. Resztę robimy w gronie dosłownie rodzinnym, bo za dużo ludzi zawsze. Także do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!